Patrząc na ogień w kominku, czy na przykład na płonące ognisko, obserwujemy tak naprawdę trzy mechanizmy przekazu energii cieplnej, czy też trzy różne zjawiska, w których ta energia jest przekazywana. Otóż pierwszym jest przewodnictwo, drugi to konwekcja, trzeci to promieniowanie termiczne. Termiczne albo cieplne, po polsku bardziej. I na czym te trzy zjawiska polegają? Zacznijmy od przewodnictwa. Więc powiedzmy, że tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie nasze paliwo, w tym wypadku węgiel z drewna, się spala, to jak być może wiesz, albo może sobie przypomnieć z filmiku z chemii dotyczącego spalania, związek zawierający węgiel oraz wodór reaguje z tlenem z powietrza i w efekcie dostajemy dwutlenek węgla i wodę, oczywiście tutaj z odpowiednimi współczynnikami, ale o tym możesz posłuchać bardziej szczegółowo gdzie indziej. Natomiast rzecz w tym, że tej reakcji towarzyszy uwolnienie dodatkowej energii. I teraz cząsteczki, czy te, które właśnie przed chwilą uczestniczyły w tej reakcji, czy też znajdowały się w pobliżu, mają, sobie je narysujemy, mają dość dużą energię kinetyczną, a w pobliżu nich znajdują się cząsteczki o mniejszej energii kinetycznej. Tak, i teraz ze względu na to sąsiedztwo tutaj nastąpią zderzenia, w wyniku których przekazany zostanie przez te szybsze, tym wolniejszym przekazany zostanie pęd, przekazana zostanie również energia kinetyczna. A jak mam nadzieję pamiętasz, temperatura jest wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej cząsteczek. Tak, tutaj to jest oczywiście ten obraz, który narysowałam. Tutaj jest to ogromne powiększenie, bo mamy gaz, mamy miliardy, miliardów, miliardów cząsteczek. I jeśli interesuje nas temperatura w jakimś tutaj z naszego punktu widzenia punkcie, w jakimś maleńkim obszarze, tak czy siak tutaj będzie bardzo dużo cząsteczek i jest sens mówić o średniej energii kinetycznej cząsteczek znajdujących się na tym obszarze. Termometr, który wkładamy w dane miejsce, ma rozmiary makroskopowe, więc cząsteczki, z których jest zbudowany, są bombardowane przez naprawdę miliardy cząsteczek w każdym ułamku sekundy. I dlatego jak najbardziej możemy w ten sposób mówić, jest sens mówić właśnie o średniej energii kinetycznej. Ale właśnie przewodnictwo polega na tego rodzaju przekazie tej energii kinetycznej, a więc i w efekcie temperatury z miejsc cieplejszych do chłodniejszych właśnie poprzez zderzenia cząsteczek. Będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo w kolejnym filmiku. Właśnie na tej zasadzie, że cząsteczki szybsze zderzają się z wolniejszymi, zgodnie z zasadą zachowania pędu. W tych zderzeniach pęd jest odpowiednio przekazywany i w efekcie tutaj w tym obszarze, gdzie przed chwilą jeszcze było chłodniej, gdzie cząsteczki były wolniejsze, teraz one również stają się szybsze, mają wyższą średnią energię kinetyczną i temperatura w tym miejscu robi się wyższa i tak dalej. Tutaj w kolejnym obszarze mamy znowu jakieś wolniejsze cząsteczki i tak dalej. W ten sposób ten transfer energii cieplnej następuje. I z tym mamy właśnie do czynienia tutaj właśnie w najbliższych okolicach naszego paliwa, które jest spalane, z wydzieleniem się dodatkowej energii. Dobrze, kolejnym procesem jest konwekcja. Konwekcja opiera się na takim fakcie, który trochę powinien się kojarzyć z równaniem gazu doskonałego i z tym, co mówiliśmy o tym, że jeśli temperatura gazu rośnie, to rośnie jego objętość, jeśli ciśnienie jest stałe. Otóż im gaz jest cieplejszy, tym ma mniejszą gęstość. Tak, to ma sens. Rośnie objętość przy stałej, czy ilości gazu, czy stałej masie, a wobec tego gęstość maleje. Tak więc mamy cieplejszy gaz, który jest mniej gęsty. To możemy sobie tłumaczyć też w taki sposób, że te cząsteczki mają większą energię kinetyczną, więc jak na przykład się zderzą, to dalej odlatują od siebie, na większe odległości od siebie odlatują i w efekcie taka średnia odległość między nimi też będzie większa. Tak? Tutaj mamy obszar tego cieplejszego, mniej gęstego gazu. Natomiast gaz chłodniejszy jest bardziej gęsty i wobec tego, jeśli mamy sytuację taką, że to jest cały czas ten sam gaz, tylko rysuję kolorami, żeby rozróżnić chłodniejszy i gęstszy od cieplejszego i rzadszego. Jeśli tutaj mamy chłodniejszy i gęstszy gaz ponad jakimś obszarem, gdzie obecny jest gaz rzadszy i gorętszy, to w związku z tą różnicą gęstości ten gaz gorący będzie się unosił. Albo inaczej można spojrzeć na to tak, że ten chłodniejszy będzie opadał w taki sposób tutaj naokoło i poniżej tego gorętszego, a w efekcie ten gorętszy będzie się unosił. Tak i dlatego widzimy płomienie zawsze w ten sposób idą do góry, bo właśnie tak się dzieje, że ten, powiedzmy, chłodniejszy gaz tutaj, bo właśnie chłodniejszy gaz opada, znajduje się tu się ogrzewa, unosi się do góry, a w jego miejsce przychodzi i ogrzewa się tutaj kolejna porcja gazu chłodnego. Można zrobić takie proste doświadczenie, mianowicie przekonać się, że tutaj, może nie zmieściło mi się na rysunku, ale powyżej, tu powyżej płomienia
jest znacznie goręcej niż na przykład o tutaj z boku, ponieważ właśnie tak to wygląda, że ten gorący gaz się unosi tu powyżej, natomiast chłodny opada tu po bokach. Czyli na tym właśnie polega konwekcja, na tak naprawdę unoszeniu się gorętszego i rzadszego gazu do góry i na opadaniu chłodniejszego i gęstszego gazu. Jeśli źródło ciepła mamy tutaj gdzieś poniżej, tutaj u dołu, to ten mechanizm jest bardzo efektywny, bo to, co opadnie, następnie znajduje się w pobliżu źródła ciepła, tak jak mieliśmy to tutaj w przypadku naszego płomienia, powiedzmy w kominku, niespalające się paliwo leży tutaj na dnie. I ten chłodniejszy gaz, który opadnie, trafia do źródła ciepła i ogrzewa się i następnie się unosi. W ten sposób cyklicznie ten gaz się porusza, cyrkuluje w taki sposób. I ostatnia rzecz to jest promieniowanie termiczne. Otóż bierze się ono stąd, że akurat z elektrodynamiki, no można wiedzieć, ale z równań elektrodynamiki, z równań Maxwella wynika, że jeśli cząsteczka naładowana przyspiesza, ładunek jest niezerowy, tak? Jest to cząsteczka naładowana i porusza się z jakimś przyspieszeniem, to wtedy emituje promieniowanie elektromagnetyczne. No i jak to się dzieje? Dlaczego w naszym tutaj przykładzie cząsteczki przyspieszają? No choćby spójrzmy tutaj. Jeśli się szybsza cząsteczka zderza z wolną cząsteczką, no to po tym uderzeniu prędkości jednej i drugiej się zmieniają, a więc i ich przyspieszenie również było niezerowe. Być może przez bardzo krótką chwilę, tylko chwilę trwania tego zderzenia, ale tym niemniej było ono niezerowe. I w takim momencie, gdy naładowana cząsteczka przyspiesza, właśnie następuje emisja promieniowania elektromagnetycznego. A dlaczego cząsteczka naładowana? Nawet jeśli cząsteczki same z siebie są neutralne, to pamiętaj, że składają się one z atomów. Natomiast atomy są zbudowane z dodatnio naładowanych jąder i z ujemnie naładowanych elektronów. I teraz każdy z tych obiektów tutaj wewnątrz cząsteczki znajduje się w troszkę innym miejscu i doświadcza być może troszkę innego przyspieszenia, a przynajmniej emituje swoje promieniowanie elektromagnetyczne z troszeczkę innego miejsca. Tak możemy sobie to w uproszczeniu tłumaczyć. Wobec tego ten efekt całości od całego atomu jest niezerowy. I dlatego obserwujemy właśnie emitowane promieniowanie elektromagnetyczne. A w jaki sposób to się objawia? No po pierwsze widzimy płomień. Tak, jest to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane na tej zasadzie właśnie jak tutaj opisałam, ale mające długość fali odpowiadającą światłu widzialnemu, ale oprócz tego może być emitowane również, może i jest emitowane promieniowanie odpowiadające, leżące już w podczerwieni. A podczerwień, tak jesteśmy skonstruowani, że nasze cząsteczki, z których zbudowane jest nasze ciało, są pobudzane przez promieniowanie o tej długości fali właśnie w taki sposób, że odczuwamy to jako ciepło. I to są właśnie te trzy sposoby przekazu energii. Przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie cieplne. I w kolejnym filmie będziemy kontynuować ten temat, powiemy sobie troszkę dokładniej na temat przewodnictwa cieplnego. Do usłyszenia.